Jak przechodziliśmy tutaj na drugą stronę, no właśnie, czyli po pierwsze Państwo zauważyli po lewej stronie Napoleona. Właśnie, tak, ten plac nazywał się w przedwojennej Warszawie. I na tym placu na początku lat 30. postawiono tego tutaj widocznego za moimi plecami giganta. Był to najwyższy budynek w całej przedwojennej Polsce. Budynek na parterze, którego mieściły się biura Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential. Stąd mamy właśnie tą słynną nazwę tego drapacza chmur. Więc kolejna firma z jak starymi, prawda, korzeniami. Dzisiaj słyszymy w reklamach Prudential, się okazuje, że tak stara marka. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy we wrześniu 1939 roku szybko zajmują ten budynek. Jaka szkoda, ponieważ taka ciekawostka kolejna dla Państwa, że od roku 1940 zmieszczącego się w nim na ostatnim piętrze studia telewizyjnego miał być nadawany stały program. Niestety wojna wszystko pokrzyżowała. I Niemcy byli w tym budynku aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Wybucha Powstanie Warszawskie i nasz już nam dzisiaj dobrze znany batalion Piliński podejmuje próbę odbicia Prudentiala. Sprawa poszła bardzo szybko, bardzo łatwo, ponieważ Niemcy nie byli tak doskonale uzbrojeni i przygotowani, jak to było w przypadku Pasty. Walki trwały zaledwie kilka godzin i było po wszystkim. Po zajęciu tego drapacza powstańcy wspierali pozostałych kolegów ze swojego batalionu Kiliński, którzy walczyli o gmach Poczty Głównej, która stała tutaj po drugiej stronie. Gdzie mamy teraz tego szarucha, który strasznie mi się nie podoba. Tutaj stał gmach Poczty Głównej i Kiliński również o tą pocztę walczył. Po jej zdobyciu, co się okazało, że były tam magazyny. Magazyny broni, amunicji, żywności. Więc to był również wielki sukces tego batalionu. I powstańcy przebywali w murach Prudentiala aż do 28 sierpnia. Kiedy to w Prudentiala trafia pocisk chyba z największego działa, jakie było w armii niemieckiej. Słynny Karl, coś naprawdę niesamowitego. Już Państwu pokazuję. O, właśnie to jest to największe działo, chyba jakie mógł stworzyć kiedykolwiek człowiek. Wyobraźcie sobie Państwo, że pocisk, jeden pocisk ważył 2 tony. I te pociski trafiają tutaj właśnie w Prudentiala. I w tym momencie tutaj, gdzieś na ulicy Kopernika, przybywał zagraniczny dziennikarz Sylwester Brown. On wykonywał zdjęcia i właśnie słynne zdjęcie uchwyciło moment, w którym w Prudentiala trafia ten pocisk. Poproszę Panią. Ten moment. O. To jest właśnie ta słynna fotografia. Moment uchwycenia, uderzenia tego najwyższego drapacza chmur w naszym ówczesnym kraju. Proszę Państwa, jak wielki był to pocisk, może świadczyć ta fotografia. Pocisk ten można oglądać po dzień dzisiejszy przy Muzeum Wojska Polskiego i widać tą różnicę, prawda? Małe dzieci i jeden pocisk. Co najmniej 2 tony. I niestety to uderzenie naruszyło Prudentiala. On owszem, nie posypał się jak domek z kart dzięki swojej świetnej konstrukcji, ale niestety został on bardzo poważnie naruszony, a nawet trochę się przechylił w linii pionowej. I no, w takim dzisiaj stanie możemy go niestety oglądać. Miejmy nadzieję, że kiedyś będzie przypominał ten dumny drapacz chmur, najwyższy budynek w całej przedwojennej Polsce. Ale co tutaj się wydarzyło 4 lata temu? Proszę Państwa, podczas prowadzenia prac budowy drugiej linii metra, właśnie tutaj, gdzieś może za nami, odnaleziono taki jeden pocisk. Właśnie z tego największego działa Karla. Cały, tak. Został odnaleziony. No, to była naprawdę wielka operacja, wywieziony daleko poza Warszawę i zdetonowany. Więc takie niespodzianki, na pewno jeszcze wiele niespodzianek kryje Warszawa pod sobą, o których się pewnie jeszcze będziemy kiedyś dowiadywać. Proszę Państwa, zapraszam. Jedno zdanie dodała.
Koniecznie trzeba pana profesora inżyniera Bryłę tu przypomnieć. Mhm. Pierwszy twórca konstrukcji żelbetowych w Polsce, który kształcił się w Stanach Zjednoczonych i wznosił pierwsze budynki żelbetów w Polsce i dlatego on przetrwał. Nie dlatego, że Niemcy źle trafili, tylko to był żelbet. Pierwsze mosty stalowe spawane w Polsce to też profesor Stefan Bryła. Niemcy go uczcili w ten sposób, że został rozstrzelany za tajne nauczanie. Tam, gdzie była zajezdnia tramwajowa na ulicy Puławskiej. Było kino Moskwa. W tym miejscu jest, do dzisiaj tablica i jest zdjęcie tej informacji, że został rozstrzelany. Byli świadkowie, którzy mówili, że szedł starszy człowiek utykając, nie wiem czy się opierał na laserce, ale utykając. Armia Krajowa i jego rodzina apelowała do profesorów niemieckich i jego przyjaciół, którzy też w czasach wojny jeszcze konstruowali takie konstrukcje. Niestety nie pomogli niczym.